70. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę Uniwersytet Warmińsko-Mazurski odwiedził prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Okazją do wizyty było otwarcie w Kortowie Alei Ofiar Katyńskich. Władze Uniwersytetu spotkały się z głową państwa w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Zaproszeni goście udali się na szczyt Górki Kortowskiej, aleją, wzdłuż której posadzono dęby upamiętniające oficerów, którzy zginęli w Katyniu, a których krewni związani są z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Każde z drzew zostało opatrzone tabliczką z nazwiskiem osoby, której jest poświęcone. 26 nazwisk osób, które zginęły z rąk Sowietów, zostało także wyrytych na pamiątkowej tablicy, ofiarowanej także ku czci innych Polaków zamordowanych w radzieckich obozach. Prezydent Lech Kaczyński podkreślił wagę obchodzonej rocznicy napaści Sowietów na Polskę i wagę inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich polegającą na sadzeniu dębów pamięci. Szanowni Państwo, dziś 17 września, istotnie znakomity dzień, żeby odsłonić tego rodzaju pamiątkę. 17 września przed równo 70 lat na terenie II Rzeczpospolitej kroczyła armia. Używam słowa wkroczenie jako synonimu słowa agresja. To była agresja, która w rezultacie skróciła opór w walce z hitlerowskim najeźdźcą, która zmieniła ówczesną mapę Europy, bo była wynikiem układu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sam również posadził 27. symboliczne drzewko pamięci. Rozmawiał także z potomkami zamordowanych oficerów. Wizyta prezydenta na uniwersytecie miała historyczny wymiar także w sensie dosłownym. Lech Kaczyński wziął udział w 18. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich organizowanym przez Wydział Humanistyczny.